witaj bardzo serdecznie na kanale La Kierowniczka w nowym filmie. Dzisiaj mamy test kolejnych nowości z miesiąca kwietnia. Chciałabym Wam pokazać najnowszą kolekcję marki Madame Glam oraz oczywiście wykonać zdobienie z użyciem tych nowych kolorów, które już bardzo mocno wprowadzają taki wiosenny, lekki, pastelowy nastrój, z czego się bardzo cieszę, bo przyznam szczerze, że ja uwielbiam ciepło, uwielbiam te letnio-wiosenne miesiące i bardzo było mi przykro, że ta wiosna tak strasznie zwleka, więc fajnie, że chociaż kolekcje kolory pozwalają nam trochę poczuć tego fajniejszego klimatu. Dzisiaj główną rolę będzie pełnić kolekcja marki Madame Glam. Jest to kolekcja, która została wprowadzona 1 kwietnia, Chapter 4. Kolekcja nazywa się We Are All Glam Here i tu jest 10 kolorów w kolekcji, 10 lakierów kolorowych. Każdy z nich jest pastelowy, rozbielony, delikatny i każdy z nich ma w sobie czarne kropeczki. I to są kropeczki jednego rozmiaru, małe, czarne, okrągłe. I one są utopione w całym tym lakierze. Tego typu lakierów z różnymi kropeczkami w środku jest dosyć dużo. Ja ostatnio pokazywałam Wam te ze Słowianki i one miały różne rozmiary, dwa, a nawet może trzy rozmiary tych czarnych kropeczek w środku. Wcześniej pokazywałam Wam też topy, które dawały efekt skorupki i one nie miały okrągłych, tylko nieregularne drobinki. Tutaj mamy pastelowe kolory, 10 różnych i wszystkie mają jednego rozmiaru okrągłe drobinki w środku. Kolory są bardzo różne, bo mamy róże, fiolety, mamy taki jaśniutki pudrowy, mamy żółty, mamy zielony. Więc jeżeli chodzi o kolorystykę, jest bardzo bogato. Ja postaram się dzisiejszym zdobieniem zaprezentować Wam jak najwięcej z nich, żebyście miały szansę zobaczyć. Oczywiście na Instagramie pojawiły się swatche wszystkich kolorów, więc jeżeli zastanawiacie się nad którymś z nich albo chcecie sobie po prostu zobaczyć, to zapraszam tam, tam zobaczycie całą dziesiątkę kolorów, zobaczycie porównanie jednego obok drugich. Ale jest jeszcze w kolekcji jeden bardzo ważny produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, który chciałabym Wam pokazać, bo to jest również lakier, natomiast to jest kolor przezroczysty i on w środku ma czarne drobinki, ale te drobinki są właśnie nieregularne, one nie są okrągłe i dodatkowo w tym lakierze, w tym przezroczystym znajduje się bardzo drobny taki pyłek. On daje taki bardzo subtelny efekt, ale jak go kładziecie, to widać, że coś tam się dzieje, coś tam się mieni. On daje taki efekt bardziej takiego połysku, takiej perełki. To nie jest brokat, to jest bardzo drobny, no pyłek, to jest pyłek po prostu i go nie jest dużo. I oprócz tych czarnych, nieregularnych drobinek w różnych rozmiarach macie też ten efekt pyłku, więc to jest troszkę coś innego od tego, co inne firmy oferowały, troszkę inny efekt. Oczywiście ja bardzo cenię sobie wersję wypuszczania produktów przezroczystych z efektami, bo możecie go automatycznie położyć na każdy efekt. Jaka jest różnica, po co więc kupować kolory z tymi czarnymi drobinkami, a po co kupować sam przezroczysty produkt? No właściwie można by zadać pytanie, no po co kupować 10 kolorów, jak można kupić 2 i zawsze mieszać? Nie zawsze się chce mieszać, ale druga też sprawa, to trochę inaczej wyglądają te produkty na paznokcia, bo jak położycie sobie faktycznie dowolny kolor, pastelowy, niepastelowy i ten efekt, to zawsze osiągniecie ten efekt czarnych drobinek. Ale jeżeli Wy chcecie, żeby to był bardzo subtelny efekt, to pamiętajcie, że w kolorach te czarne drobinki są utopione w pastelowym kolorze. Więc jak kładziecie na paznokieć, to one są bardziej przyćmione, delikatniejsze. Mało tego, jak kładziecie drugą warstwę, to te pierwsze są przykryte tak jakby dwoma warstwami koloru, a te na wierzchu mniej. I do tego dochodzi Wam taki efekt piętrowości. Czyli niektóre są ciemniejsze, niektóre są jaśniejsze, niektóre są większe, niektóre mniejsze, ta głębia wychodzi. Więc jeżeli chcecie uzyskać taki efekt, czyli bardziej przytłumionych drobinek, ale rozłożonych równą intensywnością, no to macie właśnie po to te kolory. A jeżeli chcecie mieć jeden produkt, wykorzystać go jak najszerzej się da, to przezroczysty z tymi efektami.
Ja chciałabym Wam te kolory zaprezentować. Oczywiście, jeżeli dam radę, zdążę wszystkie pokazać na wzorniku i tak dalej, wrzucę Wam gdzieś tutaj zdjęcie. A jeżeli nie, to wpadajcie na Instagram lakierowniczka, tam na pewno się pojawi. Jeżeli chodzi o produkty Madame Glam z kodem Magdalena30, macie rabat. Ja czasami zapominam Wam o tym mówić. Na moim Instagramie jest zakładka kody rabatowe. To jest zapisane na profilu Insta Stories i tam wszystkie aktualne kody cały czas są, jeżeli pojawiają się nowe, to je dodaję, jeżeli któryś jest nieaktywny, to je usuwam, więc tam możecie zawsze zajrzeć i tam zawsze coś na Was czeka. Wracając do tematu, teraz chciałabym Was zaprosić oczywiście na wykonanie zdobień. Jak zawsze paznokcie są już przygotowane, mamy nałożoną bazę, mamy opracowane skórki. Te wszystkie etapy macie w szkoleniach, które pojawiały się niedawno na kanale. Jeżeli chcecie, wejdźcie sobie na playlistę szkolenia online hybrydy dla początkujących. Tam wszystkie te etapy omówiłyśmy dokładnie. Dzisiejszego zdobienia postanowiłam użyć 5 kolorów właśnie z tej kolekcji. Pierwszy to jest Lilijczyk, kolor pastelowo-żółty, następnie Bambi, kolor taki bardzo pudrowo-różowy, jaśniutki, Leaping Bunny, czyli ciepły odcień zielonego, Crazy Lobster, kolor brzoskwiniowy oraz na koniec Pulse Up, czyli kolor chłodny zielony. Wszystkie je będziemy kłaść każdy osobno na paznokieć, zaczynając tak jakby od końca, czyli na kciuku jest ten chłodny zielony Pulse Up. Na paznokciu wskazującym znajduje się Crazy Lobster, czyli ten kolor brzoskwiniowy ciepły. Następnie Leaping Bunny i to jest kolor pomiędzy żółtym a zielonym, to jest taka mieszanka, taki ciepły odcień koloru zielonego. Na serdecznym Bambi i on jest bardzo jasno różowy, taki pomieszany odrobinkę z beżem, taki ciepły róż. I na małym paznokciu Lilijczyk, czyli kolor pastelowo-żółty, taki słoneczny, taki bardzo ciepły. I po pierwszej warstwie oczywiście całość ląduje w lampie, a my będziemy aplikować drugą warstwę. Ja zawsze kładę sobie 2 warstwy kolorów, w tym przypadku również położę 2, ale jak widzicie już nawet po pierwszej warstwie ten kolor bardzo ładnie wyglądał, bardzo ładnie krył. Jeżeli chodzi o drugą warstwę, zawsze przy tej staram się trochę bardziej, żeby bardziej podjechać pod skórki i żeby bardzo równomiernie rozłożyć ten kolor. Jeżeli chodzi o te czarne drobinki, zwróćcie sobie uwagę, że przez to, że aplikujemy drugą warstwę, te drobinki z pierwszej warstwy są lekko takie przygaszone, przez co tworzy się właśnie ten efekt 3D, ten efekt wielowymiarowości. Oczywiście aplikując drugą warstwę zawsze pamiętamy o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Ja właściwie zarówno przy pierwszej warstwie, jak i przy drugiej staram się o tym pamiętać, bo to nie dość, że estetycznie wygląda, gdy te końce również są ładnie domalowane, to ma to jeszcze pozytywny wpływ na trwałość całej naszej stylizacji. Teraz położyłyśmy sobie do końca drugą warstwę na wszystkich paznokciach i oczywiście z powrotem lądują one do lampy, żeby się utwardzić i przejdziemy do malowania zdobienia. Ja położyłam sobie w tym momencie top na wszystkie paznokcie, top no wipe, bo nie do końca wiedziałam, jaką stylizację chcę tworzyć, ale patrząc na to, co za chwilę powstanie, ten etap w tym momencie możecie sobie pominąć i trochę zamienić kolejność tworzenia tego zdobienia. Bo ja położyłam sobie najpierw top, później kolor biały, a następnie spider gel i dopiero folię. A spokojnie można by zrobić to w kolejności aplikacji teraz koloru białego, folii, na całość topu i na koniec spider gelu. To byłaby lepsza kolejność, ale jak już miałam położone, no to lepiej zawsze tą warstwę dodatkową niż za mało. Top no wipe trafia do lampy i teraz właśnie przechodzę do tego elementu malowania białego dodatku. I słuchajcie, ja tutaj w tym przypadku użyłam sobie białego arteru ze Słowianki. O arterach macie cały film, jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest, jak tego używać i tak dalej, tam wszystkiego się dowiecie. I maluję sobie na paznokciu serdecznym oraz paznokciu środkowym takie półkola, takie mniejsze, okrągłe elementy, które będą tak jakby stanowić pole do dalszego tworzenia zdobienia. One będą tylko tak jakby podbijać to, co będzie się na nim znajdować i oddzielać od pozostałej części tego pastelowego koloru w kropki. I tak samo na paznokciu serdecznym, jak i środkowym, tyle że po przeciwstawnych stronach, żeby trochę urozmaicić to zdobienie i stworzyć fajną kompozycję. Gdy już pomalujecie sobie na biało całą tą przestrzeń, wrzucamy do lampy.
i po utwardzeniu używamy spider gelu. Ja uwielbiam efekt spider gelu aplikowanego na top, bo on jest wtedy delikatnie wypukły, trochę bardziej widoczny, uwypuklony i mi się to bardzo podoba. Najczęściej właśnie tak stosuję te spider gele, tym bardziej, że one się nie ścierają, spokojnie 2 tygodnie możecie to nosić. Jeżeli chodzi o spider gele, macie mnóstwo filmów na kanale, zarówno porównanie tych z AliExpress, jak i jeżeli z Silker, z Semilaka, różne metody i tak dalej. Utwardziłam sobie te spider gele i teraz przez to, że ta kolejność jest nietypowa, aplikuję sobie top, ale tylko w tym miejscu, na tym białym polu. I to jest top taki z warstwą dyspersyjną. Biorę sobie folię transferową, jest to folia z Neonail w kolorze Cooper, czyli takiego ciepłego, różowego złota, taki miedziany kolor. I przez to, że był to top z warstwą dyspersyjną, po jego utwardzeniu mogę spokojnie odcisnąć sobie delikatnie folię. To ma być taki efekt nieco niechlujny, nie na całości, tylko w takich mniejszych elementach. Ale oczywiście folię trzeba zabezpieczyć, dlatego w tym momencie musimy położyć top, ale żeby ten spider gel pozostał nadal taki wypukły, kładę ten top tylko i wyłącznie w to miejsce, gdzie jest ta folia. I to już jest właściwie wszystko. W ten sposób mamy gotową stylizację. Wspominałam, możecie nieco zmienić kolejność postępowania, ale efekt końcowy będzie podobny. Szybka, bardzo prosta w wykonaniu stylizacja. Fajnie, bo możecie naprawdę każdy kolor bazowy dodać pod spód, możecie zrobić różne kombinacje i zawsze efekt będzie fajny. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co sądzicie o tych kolorach? Jestem ciekawa Waszej opinii na temat tych wszystkich pastelowych kolorków z małym dodatkiem kropeczek dla urozmaicenia. Dajcie znać, co wolicie. Czy kupujecie właśnie gotowe efekty, gotowe kolory już z efektami i po prostu macie sobie jakiś tam wybrany kolor? Czy jesteście fankami kupowania przezroczystego produktu i aplikowania go na wybrany przez siebie kolor? A może ktoś, tak jak ja, uważa, że każdy z nich daje inny efekt, każdy z nich ma swój urok i warto czasami mieć jeden taki i jeden taki, żeby poszaleć, bo czasami one fajną stanowią taką bazę pod zdobienie. Tak było również w moim przypadku, stanowiły one taką bazę pod zdobienie, więc jestem ciekawa, jak Wam się to podoba, jak Wam się podoba ten efekt i zdobienie, które dzisiaj dla Was wykonałam. Na dzisiaj będzie to już wszystko, dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby polubić filmik, dodać komentarz, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to wszystko sprawia, że chce się tworzyć, że widzę, że odbiór jest fajny. Ostatnio niestety wyświetlenia trochę poszły na dół, więc mam nadzieję, że zmotywuję Was tym wszystkim do tego, żeby te filmiki jednak trochę podbić, żeby powróciła ta chęć tworzenia, ta wena twórcza, żeby ta liczba odbiorców no chociaż wróciła do tej, którą całkiem niedawno mieliśmy. Czekam na Wasze komentarze, jak zawsze, jeżeli macie pytania, również możecie je zadawać. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!